Okej, jedziemy właśnie na narty. Jedziemy do Ustronia. Będziemy jechać tam taką wieczorową porą, to znaczy chcemy się załapać na narty od 17 do 21. No a póki co jedziemy sobie gdzieś tam na spokojnie. Też wzięliśmy sobie tam nocleg, także jedną nockę tam przenocujemy. A jutro pójdziemy sobie na taki spacer, to znaczy będziemy chodzić w góry. I pójdziemy chyba na Czantorię. Także ja już wcinam, bo właśnie zgłodniałam. Przywitaj się. Dobra. No i co? Jedziemy dalej, także czeka nas bardzo fajny dzień. No i jutrzejszy również. Tu powoli zaczynają wyłaniać się góry. A tu już górki w pełnej okazałości. Tu podjechaliśmy właśnie pod nasz pensjonat. No i na jego tyłach rozpostarał się taki ładny widok. No a to właśnie nasz pensjonat. Po zameldowaniu ruszyliśmy coś zjeść. Tutaj nasze herbaty z gorącymi malinami. No i pizza góralska, czyli z boczkiem, z oscypkiem i żurawiną. Właśnie jesteśmy na szczycie góry. Jechaliśmy tą kolejką i zaraz będziemy zjeżdżać na nartach. Ale szczerze mówiąc, to jest nasz czwarty zjazd. I jest strasznie stromo, ale jest też strasznie zlodowaciała powierzchnia. No i nieprzyjemnie się jeździ, o ile tutaj jest jeszcze w miarę płasko. Tak, im niżej, tym po prostu gorzej, jest bardzo stromo. Także w sumie ostatnio się tak przekomarzaliśmy. Ale i ja, i Mateusz się wywaliliśmy obydwoje i było bardzo nieprzyjemne. Ale widoki, jak możecie zobaczyć, bardzo ładne. Cały Ustroń oświetlony. Ludzi też nie za dużo. Tutaj widok z naszego pensjonatu już wieczorem po 21. Ustroń bardzo ładnie oświetlony. No i tam w tle można nawet zobaczyć, jest wyciąg narciarski. Nie jesteśmy pewni, ale bardzo możliwe, że to jest właśnie nasz wyciąg, z którego zjeżdżaliśmy. A to nasz widoczek z okna pokoju. Czy po drodze na równicę mamy ten nasz lek? A nazywa się? Rajski zakątek. Hej, właśnie się wymeldowaliśmy i ruszamy w trasę. Tutaj mówiłam, że pójdziemy na Czantorię, ale w końcu zrezygnowaliśmy i idziemy na równicę, dlatego że ona tutaj była w sumie po drodze, blisko miejsca, w którym my mieszkaliśmy, więc idziemy sobie na taki krótki spacerek, trochę ponad godzinny. Nie wiem, czy widać, ale jesteśmy w lesie. Zrobiliśmy sobie łyczek klimatycznej kawki. No, a teraz będziemy ruszyć. Przejechaliśmy na tej właśnie na Czantorii, na małej Czantorii Poniwiec i mamy złe wspomnienia, więc nie chcemy tam znowu iść na tą Czantorię, no i idziemy na równicę. Może równica nas bardziej pozytywnie zaskoczy.
My już mamy śnieg. A tu widok na Ustroń. I tam. Jak są te piramidki, te hotele piramidki, to za nimi mieliśmy nasz hotel i nocleg. Także taki kawał przeszliśmy. Tutaj w końcu dotarliśmy na sam szczyt równicy, ale jak można zobaczyć witoczki, no nie za ciekawe, raczej te drzewa to wszystko zasłaniały, także tutaj za bardzo nie było co widać, natomiast tam trochę niżej widoki były zdecydowanie lepsze. I tyle ogórów i żureczek, ale żureczek pięknie pachnie. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w takiej ciekawej pączkarni i wzięliśmy pączki tiramisu oraz Snickers.